Witam Państwa ponownie i zapraszam na Teledziennik. Oto najważniejsze informacje dnia. Dziś przebywał w Radomiu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak. W czasie swojej wizyty Waldemar Pawlak zwiedził wystawę Chłopi w sztuce polskiej, nad którą sprawuje honorowy patronat. W Muzeum Okręgowym zorganizowano również krótką konferencję prasową. Waldemar Pawlak, zapytany, czy będzie kandydatem PSL w wyborach prezydenckich, powiedział: jeszcze jest sporo czasu, żeby takie decyzje podejmować. Jak Państwo wiedzą, są bardzo różne rozważania i myślę, że trzeba tu spokojnie podjąć decyzję. Naprawdę nie sądzę, żeby to była moja sprawa osobista. A co jest najważniejsze teraz dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdaniem Pana? W tej chwili, jak Państwo wiedzą, jest cały szereg prac prowadzonych chociażby nad takimi bardzo merytorycznymi rozstrzygnięciami, które dotyczą uruchomienia mechanizmów pozwalających na chociażby sprawne powiększanie gospodarstw, modernizowanie gospodarstwa, więc to są problemy związane z tą stroną finansową i organizacyjną, jeżeli chodzi o rolnictwo. Z tych spraw generalnych bardzo istotną sprawą są prace nad konstytucją. Można cały szereg pokazywać takich praktycznych spraw, na które warto się koncentrować. Jeśli chodzi o sprawy ogólnogospodarcze, to z dużym niepokojem obserwujemy dyskusję wokół generalnych parametrów ekonomiczno-gospodarczych, takich jak stopy procentowe czy kurs złotego, ponieważ to są te parametry, które decydują o konkurencyjności naszej gospodarki na arenie międzynarodowej. Waldemar Pawlak w towarzystwie wojewody Zbigniewa Kuźmiuka, marszałka sejmiku samorządowego Jana Bednarczyka i prezesa zarządu wojewódzkiego PSL Stanisława Brzuski obejrzał wystawę Chłopi w sztuce polskiej, nad którą sprawuje honorowy patronat. W czasie swego pobytu w Radomiu Waldemar Pawlak był także gościem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa, gdzie trwa właśnie festiwal muzyki inspirowanej folklorem. Spotkał się również z zarządem wojewódzkim PSL i przedstawicielami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, którego to związku jest prezesem. Na wczorajszej konferencji prasowej lekarza wojewódzkiego poinformowano, że do końca marca wydano prawie 30% tegorocznego budżetu na ochronę zdrowia, przekraczając tym samym limit na pierwszy kwartał o ponad 4%. Istnieje obawa, że w połowie tego roku kasa służby zdrowia będzie pusta. Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej jest mniejsze niż rok temu, ale i tak po 3 miesiącach łącznie z zaszłościami z 1994 roku jest prawie równe połowie przewidzianych na rok bieżący wydatków pozapłacowych i wynosi około 34,3 miliarda starych złotych. Na wczorajszym spotkaniu wojewody Zbigniewa Kuźmiuka z dyrektorami wszystkich ZOZ-ów z naszego województwa wskazano 3 nadmiernie zaciągające długi. Ich dyrekcje będą odpowiadać przed Komisją Budżetową za przekroczenie limitów finansowych i nieracjonalne wydatkowanie pieniędzy. Lekarz wojewódzki Marian Synoś na konferencji prasowej nie ujawnił, o które ZOZ-y chodzi. Duże obciążenie budżetu stanowi refundacja za leki dla osób uprawnionych. Doktor Synoś zasugerował, że lekarze zbyt często wydają ulgowe recepty, w tym na takie medykamenty jak ziółka, witaminy i pampersy. Te ostatnie zostaną już wkrótce wykreślone z listy leków opłacanych ryczałtem. Doktor Synoś mówił również o umowach z aptekami dotyczących refundacji leków. Od pierwszego mamy przyjmować faktury co 30 dni i płacić w ciągu 14, tak jak umówiliśmy się z tymi aptekarzami, które umowy już podpisali. I tak wobec wszystkich będziemy stosować takie samo prawo. Nie będzie tutaj żadnych wyjątków. Od 1 kwietnia, tak. Znaczy, my mamy podjęte przez, no, bez wyjątkiem jednym czy dwoma, to wszyscy podjęli te umowy podpisane przez nas. Część podpisała te umowy jednoznacznie, godząc się na te warunki. Tam warunkiem podstawowym, nie wiem czy Państwo pamiętacie, było wskazanie banku, dla którego można cedować dług. Takie banki są wskazane, to są oddziały radomskie Banku Pekao S.A. i Państwowego Banku Kredytowego. Mamy porozumienie z tymi bankami, rezerwują na nas grube miliardy złotych, nieważne ile, bo to może być 30, może być 100 i są gotowe wypłacać. Farmaceuci natomiast w swojej masie zastosowali protest polegający na tym, że nie podpiszemy umowy, jak nie dodacie punktu trzeciego. Jeśli bank by się nie wywiązał, to my możemy sprzedać na dowolny podmiot. Jak na razie nie mamy powodu nie wierzyć bankom.
Lekarz wojewódzki poinformował również, że od 1 maja w wojewódzkiej kolumnie transportu sanitarnego będą obowiązywać limity paliwowe. Transport sanitarny będzie mieć o połowę mniej pieniędzy niż pierwotnie planowano. W ramach kontroli wydatków na służbę zdrowia planuje się wprowadzenie rejestru usług medycznych. We wczorajszym sygnale dnia informowaliśmy Państwa o przypadku Janusza C., zwanego przez sąsiadów i znajomych Jasiem. W tekście znalazła się informacja o braku pomocy ze strony odpowiednich instytucji. Zdaniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jakakolwiek pomoc zgodna z przepisami była dotychczas niemożliwa. Przypomnijmy, że Janusz C. od momentu śmierci swojej matki, czyli od 6 lat, systematycznie dewastował mieszkanie w Rynku, m.in. załatwiając potrzeby fizjologiczne wprost na podłogę. Powodowało to wiele uciążliwości, szczególnie dla sąsiadów, którzy interweniowali we wszystkich możliwych instytucjach. Problem Janusza C. polega na tym, że nie kwalifikuje się do jakiejkolwiek pomocy przewidzianej prawem i przepisami. Przede wszystkim dlatego, że nie jest osobą ubezwłasnowolnioną. W roku ubiegłym, w 1994 roku, w lipcu, po otrzymaniu informacji tylko, że na terenie miasta Radomia jest taki pan, mieszka w takich fatalnych warunkach, natychmiast przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy i dosłownie w ciągu 2 dni skierowaliśmy pismo do prokuratury rejonowej o skierowanie wniosku do sądu o ubezwłasnowolnienie pana Czerwińskiego. Podaliśmy argumenty, z jakiego powodu, że po prostu jest to człowiek z pewnym upośledzeniem i wygląd mieszkania jak gdyby dawał nam prawo do wystąpienia do prokuratury. Prokuratura poinformowała nas we wrześniu ubiegłego roku, że pan Czerwiński wymaga pomocy w formie jak gdyby tylko w sprzątaniu mieszkania i żadna inna forma jak gdyby nie wyraża zgody. Ponieważ żeby umieścić daną osobę w domu pomocy społecznej, musi być zgoda tej osoby lub ustawowego przedstawiciela. Takiej zgody my nie mieliśmy. Następnie prokuratura rejonowa skierowała wniosek do Sądu Wojewódzkiego. Ten wniosek został przez sąd rozpatrzony i pan jak gdyby został częściowo ubezwłasnowolniony. Następnie sąd rodzinny i opiekuńczy wyznacza kuratora nad tą osobą, jak gdyby opiekuna prawnego. Z informacji, które uzyskaliśmy z Sądu Wojewódzkiego i Rodzinnego, wynika, że ten kurator ustanowiony jak gdyby tylko w części materialnej, jak gdyby zobowiązany do nadzoru nad majątkiem. Chciałbym tutaj może zwrócić uwagę, że Ośrodek Pomocy Społecznej zrobił wszystko, co do nas należało, z tym, że do remontu tego mieszkania i jak gdyby do utrzymywania w stanie, jeżeli właściciel tego budynku stwierdził, że budynek jest, mieszkanie jest dewastowane, powinien właśnie właściciel budynku wystąpić o eksmisję danej osoby, co w ogóle nie zostało zrobione do tej pory. To mieszkanie ulega w dalszym ciągu dewastacji, ale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest od remontu mieszkań, wszystkich mieszkań, które są w zasobach całego miasta Radomia. Po prostu budżet, który posiadamy, jest niewystarczający. W miejscowości Wsola w godzinach przedpołudniowych doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego w przydrożnym rowie znalazła się cysterna wioząca substancję chemiczną o nazwie kapolaktan. Jest to wypadek drogowy, jest to cysterna producenta włoskiego, przewozi substancję o nazwie kapolaktan z Białorusi do zakładów azotowych do Tarnowa. Czy ta substancja może być niebezpieczna? Pod względem pożarowym ona jest niebezpieczna, jest to substancja palna, przy czym jeśli chodzi o środowisko, raczej jest obojętna. Substancja ta jest przewożona w temperaturze 70 stopni, jest ona w postaci ciekłej, krystalizuje się w temperaturze 40 stopni. Gdyby doszło do wycieku, ona po prostu by skrystalizowała się na podłożu. Czy Straż Pożarna jest w stanie własnymi środkami usunąć tę cysternę? Własnymi środkami nie jesteśmy w stanie usunąć, czekamy na podniesienie przez dźwigo ciężary podnoszenia około 60 ton. Próby czynione przez nas poprzez wyciągnięcie nie dały pożądanego rezultatu.
W jakich okolicznościach doszło do wywrócenia się tego pojazdu? Prawdopodobnie było to zajechanie drogi przez inny samochód. Kierowca narodowości włoskiej zjechał na pobocze. Miękkie pobocze spowodowało ściągnięcie do rowu i przewrócenie na bok tej cysterny. Ile godzin cysterna leży tutaj? To jesteśmy od godziny, my zgłoszenie mieliśmy godzina 10:10, a więc od godziny 10:10 trwa ta akcja ratownicza. Nowym koordynatorem programu na rzecz ochrony środowiska została Henryka Jasińska. Jest to już trzecia zmiana na stanowisku koordynatora pilotażowego programu działań na rzecz ochrony środowiska w ciągu niespełna roku. Poprzednik Edyty Tuźnik-Kosno, Bogusław Misterkiewicz, został odwołany po interwencji członków Komitetu Ekorozwoju. Po przeprowadzeniu konkursu funkcję koordynatora wiceprezydent Ryszard Fałek powierzył Edycie Tuźnik-Kosno. Trzymiesięczna umowa wygasła 25 kwietnia. Według wiceprezydenta Fałka Edyta Tuźnik-Kosno nie potrafiła wywiązać się z postawionych zadań. Świadczyć ma o tym negatywna opinia naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wiceprezydent miał również zastrzeżenia dotyczące złej koordynacji współpracy Komitetu Ekorozwoju z Urzędem Miejskim oraz niezadowalającej obsługi delegacji zagranicznych. Ryszard Fałek zarzucił także Edycie Tuźnik-Kosno brak doświadczenia. Nowym koordynatorem programu została Henryka Jasińska, magister chemii, która od początku brała udział w pracach Komitetu Ekorozwoju. Szkoła podstawowa nr 32 będzie miała nowego patrona. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o nadaniu szkole imienia marszałka Piłsudskiego. Będzie to patron szkoły podstawowej. Czy nie jest to za bardzo poważna postać? Ja myślę, że to, o czym pani mówi, już wywołało kontrowersje na posiedzeniu Rady Miejskiej. Część radnych, co prawda nie było ich wielu, jedynie 6 za wnioskiem, padło aż 35 głosów. Gdzieś tam zapewne tkwiła taka obawa, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, Józef Piłsudski to nie tylko wielki bohater narodowy i nie tylko, powiedzmy, jego wielkie zasługi w odzyskiwaniu niepodległości, później utrwalaniu tej niepodległości, walki o granice, ale również, tak jak przed chwilą powiedziałem, ojciec rodziny, wspaniały ojciec rodziny, i te elementy wychowawcze rzeczywiście można uwypuklić. Ja myślę, że nie można się również całkowicie oderwać i pozbyć, tam, mimo tego, że to jest tylko szkoła podstawowa, od tej postaci. Nie możemy tkwić jakby w tym minionym czasie, w minionej epoce, kiedy Józef Piłsudski ze szkół po prostu był wyrzucony. My żyjemy chyba ciągle właśnie tamtą epoką i uważamy, że ta postać no może za poważna jest. Nie, o tym trzeba i w szkole podstawowej mówić. Wśród uczniów ogłoszono konkurs na wypracowanie dotyczące wyboru patrona. Pierwsze miejsce przyznano pracy o Janie Brzechwie. Czy byli może jacyś inni kandydaci? Tak, pojawiały się różne postacie, postać Kornela Makuszyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale jak powiadam, były to głosy pojedyncze, różne postacie, natomiast głosy pojedyncze i w sumie one nie uzyskały jakiejś przewagi, aprobaty większości klas. Na zakończenie teledziennika mam dla Państwa ważny komunikat. Od kilku dni niektórzy mieszkańcy Radomia otrzymują telefonicznie informacje o wygranej w konkursie, który miał być zorganizowany przez telewizję kablową Dami. W związku z tym informujemy, że telewizja Dami nie ogłaszała konkursu numerów telefonicznych ani żadnego innego o podobnym charakterze. Informacje o wszystkich konkursach organizowanych przez naszą telewizję pojawiają się na bieżąco w programie lokalnym. Wszelkie przypadki otrzymania podobnych fałszywych telefonów dotyczących wygranej prosimy zgłaszać w telewizji Dami telefon 455 469, ewentualnie 455 310. Pod podanymi numerami można również otrzymać informacje, czy konkurs był organizowany, czy też nie. W teledzienniku za chwilę wiadomości sportowe. Ja już Państwu dziękuję. Do widzenia. Walczący o trzecioligowy byt piłkarze radomskiej broni bardzo pracowicie spędzą najbliższy tydzień. W niedzielę podopieczni trenera Włodzimierza Andrzejewskiego skonfrontują swoje umiejętności z futbolistami Orląt w Łukowie, a już w środę 3 maja o godzinie 11 na własnym boisku podejmować będą Pogoń Siedlce. Aby myśleć jeszcze o zachowaniu szans na pozostanie w gronie trzecioligowców, spotkań tych broń nie może przegrać. Zaskakujące i bardzo różnorodne informacje docierają ostatnio z siatkarskiego obozu czarnych. Mimo wcześniejszych potwierdzeń, udział wojskowych w Europejskim Pucharze Konfederacji wciąż stoi pod znakiem zapytania.
Nadal nie wiadomo również, czy i kto zasili zespół przed inauguracją rozgrywek. W najświeższych notowaniach wymienia się nazwiska Artura Pieśniaka z AZS-u Częstochowa oraz Sławomira Gerymskiego i Krzysztofa Wójcika ze Stali Nysa. Z drugiej strony, sami siatkarze czarnych nie są pewni najbliższej przyszłości swej sekcji.